No to jest właśnie ten placyk, proszę Państwa. Plac Rabina, według mnie najbardziej ohydny w Tel Awiwie, dlatego od niego zaczynam. Zresztą to jest takie oficjalne miejsce, gdzie się odbywają różne mityngi wyborcze, wiece polityczne. On się dawniej nazywał Plac Królów Izraela. No ale w 1995 roku tutaj był zamach na Itzhaka Rabina, premiera. No i przemianowali na Plac Rabina wtedy. W związku z tym zresztą nie można go ruszyć, bo to już się taka święta krowa to miejsce zrobiło. Chcieli mu nadać jakiś taki bardziej nowoczesny wygląd, no ale nie daje rady, no bo to już jest uświęcone miejsce. Głównie chodziło o nadanie bardziej nowoczesnego wyglądu temu biurowcowi OTEM-u, który moim zdaniem jest wyjątkowo ohydny. To w 65 roku go postawili. Wyraźne wpływy jeszcze jakiegoś socrealizmu, bo tutaj były wtedy jakieś takie tendencje, czy tam ciągoty, czy tam prądy w kierunku socjalizmu jakiegoś takiego tam pierwotnego. No, 10 lat później, czyli w 75, dostawili tutaj tą piramidę wbitą czubem do góry nogami. No to jest pomnik Holokaustu z kolei, no też no, wyjątkowo upiorny, taki zardzewiały kolorek. Kiedyś tam jeszcze jakieś szkiełka były, szybki tam między tymi prętami, no ale oczywiście ich dawno nie ma. Tu zrobili w ostatnich latach ogródek ekologiczny, tego nie widać, tam z basenikiem jakieś lilie wodne, no teraz nie ma, bo jest zima. Tam leżaczki tu normalnie stoją, no, ale to się nie dało uczłowieczyć tego miejsca. Ten plac jest oczywiście nieproporcjonalnie wielki do otoczenia, porównując z otoczeniem. Domki czteropiętrowe dookoła, też takie szeregowe bardziej, 60. lata. No te bruki to jeszcze oryginalne, to już mają tam też dobrych kilkadziesiąt lat. No i te drzewko tam po środku, którego przeznaczenia ja nie wiem, no to jest oliwne drzewko, chyba też coś symbolizuje, ale podejrzewam, że samosiejka, potem dorobili ten murek. A i teraz to już oczywiście jest takie drzewko symbolizujące jakiś pokój. Zamach na Rabina był w czasie wiecu pokojowego. On tam stał na tym takim podwyższeniu, nie wiem czy to widać dokładnie, tam nad samochodami, prawda? Tam zawsze trybuny honorowe ustawiają, potem jak schodził po schodkach, nie widać tych schodków, nie chce mi się tam łazić, to tam zamachowiec wpakował mu trzy kule, to niestety. Niestety. Ten plac chyba bodaj w 2000 roku, no właśnie jak mówię, chcieli jakoś unowocześnić, przebudować. Zebrały się komisje, architekci tego, no ale w końcu doszli do wniosku, że trzeba to zostawić tak jak jest. A i nie wiem, no to jest miejsce, gdzie a teraz światło jest takie bardziej zachodzące, słoneczko tam z tamtej strony, od strony morza, więc trochę to oświetla pozytywnie. Za tym biurowcem, tam na 12 piętrze, o tam, to burmistrze, jest biuro burmistrza, tam kolejni burmistrze urzędują. 12 pięterko, narożnik. Ten wieżowcy to już są nowsze czasy. Tam dawniej, tam gdzie ten wieżowiec, to był w ogóle ogród zoologiczny. A nie widać tego. Ja tam w każdym razie miałem taki na rogu zaprzyjaźniony bar. Z tego baru, jak tam się siedziało, to widać było, był taki murek otaczający, wysoki murek, to zoo. I akurat był kącik z żyrafami, także siedząc przy barze widziałeś takie przeżuwające łby żyrafie. Bardzo to był inspirujący widoczek, lubiłem to. To myślę, że no na tym żeśmy trochę. Aha, chciałem powiedzieć, w 2000 roku no nie dało rady przebudować tego placu. Teraz jest jakaś nadzieja, bo tutaj budują jakieś metro, taką kolejkę miejską, która częściowo będzie szła pod ziemią i ma być tutaj jakiś dworzec. Jeden z tych dworców ma być, jeden z czterech dworców ma być pod tym placem, więc jest nadzieja, że się uda tam zbudować przy okazji jakiś tam wielki parking dla paru tysięcy samochodów. To się dawniej nie udało, no bo mówię, że zrezygnowali z tej przebudowy. Tam właśnie tam, gdzie te palmy, to był ten ogród zoologiczny. No, były nawet hipopotamy. Proszę Państwa, tym
optymistycznym obrazkiem, hipopotamy, prawda, to zakończymy na razie. Następna wycieczka będzie na drugim takim totalitarnym placyku, jeszcze bardziej totalitarnym, który się nazywa Plac Państwa. Ten, tutaj jesteśmy na placu Rabina.